w nowej części ogrodu. Dzisiaj wysadziłem pierwsze nasiona aktywowane metodą Ebnera. Bodajże 9 albo 10 dni jakoś tak one tam kiełkowały. No i już większość jest w stanie takim, że jak najszybciej należałoby je wysadzić, ale niestety bardzo ciężko się to robi. No i dzisiaj pierwszy rząd kapusta pekińska poszła. Bardzo ciężko, no nadludzka w ogóle, nadludzki wysiłek to był. Malutkie tyci takie no kiełki. I po korzenie poprzerastały ten papier toaletowy, na którym tacki były wyłożone, więc wrzuciłem to na dno miski z wodą, ten papier z tymi kiełkami i korzeniami poprzerastanymi. To się trochę w misce pomoczyło, no i później próbowałem jakoś się rozdzielać. Każdy taki kiełek trzeba było zrobić od dziurkę w ziemi, trochę wgłębienie, tę roślinkę wyjątkowo delikatnie tam włożyć, polewając wodą, ziemią obsypać. No i tak one wyglądają. Sadziłem je co jakieś 6-8 cm. To jest mniej więcej 3 razy gęściej niż chciałbym, żeby te kapusty rosły. Ale wiadomo, że część nie przeżyje samych siebie, część zeżrą ślimaki, jakieś inne czynniki jeszcze mają wpływ. Także co trzeci przynajmniej jakby wyrósł, no to będzie super fajnie. Przełączę, spróbuję na ręczne ostrzenie. O. Oj. Tu jest nowa grządka na tym obszarze poszerzenia ogrodu warzywnego i na całej długości po wysadzałem te kapusty pekińskie. Później jeszcze wszystkie grządki podlałem. Także cały ten obszar jest dobrze nawodniony. No i będziemy obserwować, czy w ogóle te nasionka, jako same nasionka, same z siebie skiełkowane w ten sposób i włożone do ziemi, przeżyją, jak one przeżyją. No i później co będzie rosło z tych nasion zaktywowanych. Wysadzałem je jakieś 2-3 godziny temu, więc stoją ładnie, co świadczy o tym, że korzenie wystarczająco dobrze przetrwały, nie połamały się, nie pomiażdżyły rośliny. No i dobrze, że na początek takie małe kiełki były, bo to bardzo, bardzo ciężka praca z następnymi
No, część nasion jest też małych, ale większość jest już większych. Typu dynia na przykład i bób, no to w ogóle są ogromne. Fasole też duże. I tam koniec grządki. Także cały taki rząd tutaj. Ile to jest? Chyba z 10-12 metrów. Kapusty pekińskiej. Ha!